Witamy wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj przyjechaliśmy pierwszy raz na grzyby w 2024 i zobaczymy. Może coś już rośnie? Wątpię, ale jedziemy sprawdzić. Miłego oglądania. Co tam piesek? Nie ma grzybków? Nie ma grzybków? Jak na razie u nas się nic nie pojawiło jeszcze. Ani jednej nie znaleźliśmy. Ale już tam widziałam na Facebooku, na różnych grupach rzucają młode kureczki. Zjadłem taki sosik, a ty? No pewnie. Jeszcze z młodymi ziemniaczkami. Piechotkę. I do tego co? Jaka surówka? Mizeria. Mizeria? To muszą ogórki urosnąć najpierw w tunelu. Co? No to trzeba jeszcze troszkę poczekać. Ale nie ma grzybków. Ale jedziemy jeszcze w jedno miejsce pozaglądać. Może nawet w dwa miejsca inne. A jak nic nie będzie, no to trudno. Trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę. Chodzimy, chodzimy. Ale jak na razie żadnych kurek nie ma. Ale zobaczcie, jak się kurzy w lesie. Strasznie się kurzy. O, tu widać. Troszkę sucho jest. I do tego ten pyłek jeszcze. Co, jedziemy w inną miejscówkę? Jedziemy w inną miejsce, tak. Jedziemy sobie przez las. Takie widoczki. Jedziemy na drugą miejscówkę. Zobaczyć, może tam będą grzybki. Karolina? No, chyba nie bardzo. Ciemno jest strasznie. Prawie cię nie widać. No, tu są same buki. Praktycznie jest ciemno. No raczej z grzybami będzie słabo, bo jest właśnie strasznie sucho. Deszcz nie padał już chyba z 3 tygodnie. Jakoś tak. A jeszcze przez 1,5 tygodnia ma nie padać. Więc w tym roku może być lipa z grzybami. W tamtym roku kiedy znaleźliśmy pierwsze grzyby? Pamiętasz czy nie? Nie bardzo. Ale gdzieś w czerwcu chyba chodziliśmy już. A nie? Nie wiem. Na pewno pierwsze odcinki były w maju. Ale czy my wtedy grzyby znajdywaliśmy, to ja nie wiem. Mi się wydaje, że wtedy to było wcześnie i długo trwało. No może i tak. W tamtym roku było naprawdę dużo kurek. No ale to dopiero na jesień. Znaczy, czy latem. Latem chyba. Późnym latem, nie jesienią. Jak tam moja droga? Wjadę tędy? Chyba wjadę. Trochę ją tu poryli. Jest dzisiaj odjebane jak stróż na Boże Ciało. Mamy dzisiaj niedzielę. Szczurze otwarcie kanału się mówi. Tak. Ale ta droga. Może dam raz przyjechać. Jakoś przyjadę. Tam jest ta wyrwa. Właśnie, zapomniałem o niej. Przejedziemy. Mamy terenowego Opla. Tak. Którym podniosłem zawieszenie. Tak. Jest bardzo terenowy. Tak. Trochę to lepiej. No i jesteśmy na miejscu. A jesteśmy w miejscu, gdzie znaleźliśmy strasznie dużo kurek. I nagraliśmy nawet odcinek o tym. A jak się nazywa? Tysiące grzybów w jednym miejscu. Tu wam się wyświetli link. Możecie sobie poglądać ten odcinek. Normalnie tutaj było aż żółto od kurek. Wtedy cały koszyk nazbieraliśmy. Czy coś tu urosło teraz? Ale bym zjadł taki sosik. Ale nie ma jeszcze. Nic tu nie widać. Normalnie tutaj było aż żółto. Takie kurki straszne były. Ale dupa, nic tu nie ma. Chyba jeszcze troszkę za wcześnie. No pogoda sprzyja, jest ciepło. Tyle, że jest sucha. No właśnie. Niestety. Nic tu nie widać. Trzeba jeszcze poczekać chyba. Troszeczkę. No nic. Karolina, zawijamy przez trzecią miejscówkę. I do domu. Na świerszcze? No chyba nie. Jesteśmy na ostatniej miejscówce, ale z tego co widzę, no grzybów nie będzie dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy u was są grzyby, czy już chodzicie, czy jeszcze nie. No u nas jak na razie cisza i spokój. Ale mam nadzieję, że jak deszcz popada za 1,5 tygodnia, to te grzyby w końcu się pojawią. No fajnie by było. W końcu będziecie mieli odcinki z grzybobrania. Bo te odcinki chyba z tego tunelu i z tych różnych robotów to się nie podobają.
ale jak wam się podobają, to dajcie znać. Będziemy nagrywać więcej. Chodźcie, oprowadzę was po lesie. Karolina, co nam pokaże dzisiaj w lesie? Drzewa. Co to jest za drzewo? Idziemy dalej. To jest bóg. No wiedziałam, no właśnie to miałam powiedzieć. Tak? No. Liście suche, szyszki. A z czego szyszki? Drzewa. Z jakiego? Do? Sosny. No nie właśnie. Poprotka jakaś. I śpiew ptaków. No, coś nie bardzo chcę śpiewać dzisiaj. No bo to przez pogodę. Padłem w depresję. A ja, no. Bo nie ma deszczu. Ale zobaczmy, czy jagody są. Są tu jagody, czy nie? Nie ma. Patrzcie, nie ma w ogóle jagód. A nie, są. Coś tam jest. Trzy. Ale słabiutko, strasznie w tym roku. Już nie będzie jak w tamtym roku, że się zbierało. Ile kilogramów ja zbierałem w 15 minut? Gdzieś tam jest odcinek na kanale. Ale słabiutko z tymi jagodami. Coś tam jest, ale nie bardzo. Może to akurat takie miejsce jest. Zobaczymy w innym, jakimś mokrzejszym, takim bagiennym terenie. Może będzie więcej. Lipa. Lipa. Niestety. Nie ma nic. Nie ma. Jedziemy jeszcze na te jagody zobaczyć, czy są. No i kończymy ten nudny odcinek. No i przyjechaliśmy w taki fajny las jagodowy. Tutaj zawsze były bardzo fajne jagody. A jak w tym roku? Tam są takie bagna, tutaj się ciągną. I zobaczmy, czy są tu jagody, czy nie. Jak to w tym roku będzie? Coś tam jest. Ale niedużo, powiem wam. Dwie jagody, jedna. Czasem nie ma w ogóle. No tak średnio w tym roku z tymi jagodami będzie. Ale za to cena pewnie będzie większa, jak nie będzie jagód. No w sumie tak jak zawsze. Jak jagód jest dużo, to jest cena bardzo słaba. A jak jest mało jagód, to cena jest wysoka. No ale słabo, słabiutko, powiem wam. Ale to się jeszcze okaże. Nie, tutaj coś się pojawia troszkę więcej. Pewnie im bliżej bagna, im bliżej wody, tym będzie więcej jagód. Ale tutaj, no słabiutko, słabiutko. Niestety. Karolina, będziesz jeździła ze mną na jagody? Jak będę miała czas, to będę jeździć. A co będziesz robiła całe wakacje? Nie. Trzeba ogarnąć jakąś robotę. No to co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.